Witam Państwa serdecznie w Międzynarodowym Radiu Białoruś w programie Myśli o Polsce. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Orbanie, czyli o przewodnictwie Węgier w Unii Europejskiej. W programie biorą udział pan Konrad Arkadiusz Hartung. Dzień dobry paniom i panom. Piotr Piotrowski. Dzień dobry. Radziwon Popiel. Dzień dobry. I Paweł Jański. Zanim przejdziemy do dyskusji, tak jak zawsze zapraszam Państwa do subskrybowania naszego kanału, polubiania naszych programów, komentowania i zadawania pytań oraz do odnalezienia nas na Rumble. Zapraszam kolegów do dyskusji. No, myślę, że w Unii Europejskiej te przewodnictwo w Unii państw, którzy oddaje się, przychodzi po kolejce, to ma więcej znaczenie takie symboliczne więcej niż realne. Nie myślę, że Węgry mogą coś decydować, coś zmienia tak naprawdę sytuację w Unii Europejskiej. I drugi moment. Drugi moment, to ważny, że co mogą zrobić Węgry? Wykorzystać biurokrację przeciw tej biurokracji europejskiej. Co znaczy wstawiać pałki w koła, jak mówisz. Kije wsadzić do koła, tak? Tak, kije do koła. No może i tak, bo jak wiem, to wybiera się Orban do Kijowa. I co z tego wycieczki wyjdzie, to nie wiadomo. Ale miejmy, jak to się mówi, trzymajmy kciuki, może coś dobrego on tam osiągnie. Chociaż spróbuje. Ale przecież tak, no z jednej strony faktycznie kolega dobrze powiedział, że to jest taka symboliczna, ta, że tak powiem, to przewodnictwo w Unii Europejskiej. No ale z drugiej strony jednak tutaj, jeśli chodzi o kierownictwo poprzednie Belgii, to sugerowano albo mówiono w ogóle wprost, że starano się jak najwięcej załatwić ważnych spraw dla Unii Europejskiej, zanim Węgry przejmą kierownictwo. A może akurat Węgry będą mogli teraz zrobić coś dla Unii i dla w ogóle narodów, coś dobrego, bo niedawno jeszcze Zieleński mówił, że jakieś za 2-3 miesiące będzie można rozmawiać o pokoju. No akurat przez Węgry to można by było zrobić, bo chociaż jest ten problem, jak to można z tym przeterminowanym prowadzić jakieś rozmowy, raz, że on jest przeterminowany, a druga sprawa, że drugi problem, że jemu nie ma wiary. I nie tylko jemu, ale w ogóle każdemu przedstawicielu z Zachodu, bo oni nie dotrzymują obietnic. Oni nie, nawet podpisany dokument dla nich nie jest obowiązkowy. W każdej chwili mogą wyrzucić do kosza i nic z tego sobie nie zrobić. I jeszcze będą się śmiać, że głupie Ruscy uwierzyli. Także tutaj najpierw muszą być, moim zdaniem, już teraz Rosjanie będą wymagać, mi tak się wydaje, ja bym tak zrobił, najpierw oni muszą coś zrobić, a dopiero potem Rosjanie będą coś zrobić pozytywnego. Jak to ma się do rzeczywistości? Jaką możliwości ma taki kraj, który przejmuje taką prezydenturę w Unii Europejskiej? No, myślę, że w rzeczywistości... No, dzisiaj wiemy, że pan Orban pojedzie do Ukrainy tam, tak? Będzie reprezentować w stosunkach między krajami nie tylko Węgry, ale jeszcze i Unię Europejską. Ale w tej sytuacji, to już mówili, to będzie wykorzystanie tego stanowiska Węgrów jak instrumentu, narzędzia dla prowadzenia swoich celów Budapesztu. A my wiemy, że jakie cele, to walka z migrantami przede wszystkim, to niedopuszczenie militaryzacji Unii Europejskiej, to prowadzenie więcej
rzeczywistej, takiej realistycznej polityki wobec Rosji, wobec innych krajów wschodu kolektywnego, powinny my wspomnieć, że Węgry w czerwcu miesiącu tego roku podpisywali taki traktat z Chinami o tym, że poziom stosunków, relacji między Węgrami a Chinami powiększył się do poziomu wszechpogodnego, wszechstronnego, strategicznego partnerstwa. A to znaczy, że poziom tych relacji między Węgrami a Chinami doszedł do poziomu relacji między Białorusią a Chinami. Ten klub najwyższych relacji sojuszniczych, przyjacielskich relacji to nie więcej niż 10 krajów w świecie. To Pakistan, Białoruś, Węgry, Serbia, Kazachstan, Uzbekistan i na pewno niewiele innych, tam, do 10 krajów to w świecie. To same najbliższe stosunki z Chinami. I myślę, że Węgry będą prowadzić w większości polityku polepszenia stosunków między Unią Europejską a Chinami nawet, niż między Unią Europejską a Rosją. I w ten sposób będą więcej, więcej pracować, żeby inwestycje szli i wszystko szło do Węgrów. I u Węgrów istnieje na ten temat wielki taki argument. To tania energia, tania gaz, tani prąd, tani benzyn. I koniecznie my widzimy, że nawet część przedsiębiorstw z Niemców przyjeżdża do Węgrów, stworzy swoje tam przedsiębiorstwa, kompanie stworzają mianowicie na Węgrach, bo tam prosto wygodnie to robić, a w Niemczech, w Polsce, w innych krajach Unii Europejskiej mniej wygodnie, bo drogi bardzo, gaz, energia, tak. Prąd. To my widzimy. Ale тут питання в інший спосіб. Коли вже мовили не один раз о тим приводництві венгрів в Унії Європейській, мовили, що те євробюрократи хотіли мішати і взагалі не допустити навіть, вспомнімо того, як там був такий... Я już не pamiętam nazwiska jego, jeden z przywódców, tam jeden z popleczników z ekipy Ursuli, von der Leyen, tak, on to mówił, nie, my nie powinni dopuścić, żeby te Węgry takie eurosceptyczni, chociaż no, jakie oni eurosceptyczni, prosto nie widzą, widzą Unię Europejską w nieco innym, w nieco innych świetle, tak. A jeszcze bardzo ciekawe, że w tym roku na czas przewodnictwa Węgrów w Unii Europejskiej będą odbyły się wybory w Czechach i w Austrii. I po wyborach Węgry partia Orbana stworzyła polityczną koalicję w Unii Europejskiej, mianowicie z partiami z Austrii i z Czechów. A takie austriacka partia wolności, która ma wsparcie w społeczeństwie 30 i więcej procent. I partia Arkadia Babisza, który już był premierministrem i on taki bardzo pragmatyczny premier i może powróci się do władzy w Czechach.
Myślę, że na pewno polepszenie będą stosunków, pogłębienie stosunków nawet z Słowacją. I koniecznie te Austro-Węgry, którzy otrzymają się w wnętrzu tej Unii Europejskiej, to coś znaczy, bo wiemy, że elity te alpijskie, te powiązane mianowicie z takiej polityką większości pragmatycznej, powiązane na odnowienie, polepszenie stosunków ze Wschodem, będą w większości pracować na to, lić wodę na ten młyn. No to austro-węgierskie stosunki były i są i będą i podobno są takie rozważania, że ten sojusz austriacko-węgierski będzie się pogłębiał, umocniał. No i mi się wydaje, że tutaj są pewne szanse jednak w ciągu tego półrocza na jakieś jednak ulepszenie stosunków. No i może Polacy też by się pomogli trochę i sobie. I nie wiem, czy polski rząd skorzysta z tej możliwości i po tej rozmowie z Chinami, czy oni uświadomili sobie swoją pozycję w świecie i swoją i przyszłość, i swoją, i swojego kraju. Nie wiem. Szansa jest, a już czy wykorzystają, czy nie, to już ich sprawa. No i my, znaczy Polacy, przede wszystkim nam o Polskę chodzi. Trzeba jednak coś robić, żeby wywrzeć pewne wpływ na swoich rządzących. I ja już dawno o tym mówiłem. Przecież są takie sposoby pokojowego wpływu, swego czasu stosował Mahatma Gandhi. Nie rozruchów, nie różnych tam bijatyk, tylko pokojowo, ale twardo trzymać się, wymagać od swoich rządzących pokoju i ulepszenia stosunków między naszymi ościennymi krajami. Zero problemów między sąsiadami. O to chodzi. I wszystkie partie, które w Polsce są, które akurat są przeciwko wojnie, które akurat są, żeby nawiązywać najlepsze stosunki, to popierajcie Polacy, podnieście tyłek. Podnieście, bo później będzie tak jak na Ukrainie. A czy słyszeli koledzy, jakie hasło przewodnie towarzyszy tutaj prezydenturze Węgier? Nie. Nie? Uczyńmy Europę znów wspaniałą. Coś to przypomina, prawda? Tak, kalka z Trumpa. Nieoryginalnie. No my wcale nie przeciwni temu. Niech będzie, proszę bardzo. Ale jeszcze bardzo ciekawe z tego hasła, bardzo ciekawe hasło, bo na czas przewodnictwa Węgrów w Unii Europejskiej przypada wybory w Stanach Zjednoczonych. I jakie, co będzie? I do rzeczy, dzisiaj idzie jeszcze proces stworzenia tej nowej Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, wszystkich nowych tych urzędników, biurokratów europejskich potrzebno przeznaczyć na te stanowiska i koniecznie Węgry będą bardzo, bardzo głęboko próbować uczestniczyć w tym procesie. I czemu ich nie chcieli dopuszczać do tego przewodnictwa dzisiaj? Bo te biurokraci wiedzieli, że ten czas samy taki ciężki dla tej biurokracji, kiedy już stare te systemy, te ludzi już odchodzący, a nowych jeszcze nie wybrali. I ta Ursula von der Leyen tak chce zostawić siebie to stanowisko Eurokomisji, że nie może pogodzić się, żeby ona nie była tym przewodniczącym w Unii Europejskiej. I koniecznie tutaj
ważną rzecz powinny Węgry zegrać, żeby nie dopuścić tych samych brzydkich eurobiurokratów w tym systemie, żeby ich przeznaczyli na te stanowiska. No, myślę, że oczywiście przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej jest w znacznym stopniu takim symbolicznym, bo naprawdę wielkich możliwości dla kraju, który jest przewodniczącym w Radzie Unii Europejskiej, dla tego, żeby mocno wpływać na politykę Unii Europejskiej, nie ma. A tym więcej, że Węgry z przyczyny pozycji rządu Orbana, który jest w wielu pytaniach nieodpowiedzialny pozycji Unii Europejskiej, z tej przyczyny myślę, że Węgier będą w tym sensie, no w pewnym sensie i izolowane ich pozycja w Unii Europejskiej. Z tej przyczyny ja nie mam wielkie marzenia na to, że przewodnictwo Węgrów w Unii Europejskiej zmoże w jakim znacznym stopniu zmienić sytuację, czy zmienić politykę Unii Europejskiej. No, ale to z jednej strony. A z innej strony, no, to jest nie źle, to jest dobrze, że Węgry będą przewodniczącym w Unii Europejskiej, bo to jest kraj, oczywiście, z krajów Unii Europejskiej do nas, do Białorusi, do innych krajów niezachodnich, myślę, że najbardziej lojalny, przyjacielski w znacznym stopniu, który ma swoje pozycja, która różni się w znacznym stopniu od pozycji elit liberalnych zachodnich. I to, że ten kraj taki pomiarkowny będzie przewodniczącym, że Orban i inne urzędnicy węgierskie będą swoje pozycje ogłaszać nie tylko jako przedstawicieli narodowego rządu, ale i jako takie kierownictwo, przywództwo Unii Europejskiej, oni będą ogłaszać swoje pozycje, to będzie no, dobrze, nie źle, dlaczego nie. Ale oczywiście trzeba rozumieć, że to przewodnictwo jest symbolicznym, oni nie mają wielkich funkcji. No i ale widzimy, że Orban ma takie marzenie, żeby mieć wpływ w tej liczbie i w Unii Europejskiej, bo teraz po kolejnych wyborach w Parlament Europejski Orban i jego partia Fidesz stwarzają w Parlamencie Europejskim swoją koalicję, takie konserwatywno-prawicowe, wraz z partią Wolności Austriackiej i innymi partiami. Wcześniej partia Fidesz Orbana była członkiem tak zwanej Europejskiej Partii Ludowej, takiego zjednoczenia formalne prawicowo-konserwatywnych partii europejskich, ale naprawdę to zjednoczenie prawicowo-biurokratycznych partii. Ну, прависово-либеральних. Чим можна навіть без прависово, просто ліберальних. Як в народі мовить ліберда. Так, формально консервативних, але направде попросту ліберальних партій. Ну, як і консерватищі бендом вперед педалу, нормально. Ну, очевидно, очевидно. Хоча ж ви британці. А, ну так, там у них називаючи консервативна партія. Ну, так і в Німчах називаючи християнсько-демократичний зв'язок, але вони сфера педалу. Але пропагує вартощі антихристиян. Так, ну, антихристиянські, антидемократичні. До речі, власне, в часі керівництва в Німчах жонду Ангели Меркель, яка зостала лідером, керівником Християнсько-демократичного зв'язку в Німчах і зостали легалізовані так звані шлюби єднополчові. Там Меркель повідала такою, що я особисто пречив того, але я не бенде висовувач пречив. Так, але я не бенде вистонпіч пречив, кеди Бундестаг, парламент німецький легалізує їх. То така позиція фарисейська. Так, хоча ж Бундестагу в тому часі, більшість було у партії Меркель.
А і партія Орбана Фідес теж була в складі тієї Європейської унії Людової, далі зостав конфлікт між тієї Європейської партії Людової і партії Фідес Орбана. Ну, з тієї причини, що еліти західні винуватці Орбана, що він є там якимось диктатором, недемократичним керівником жонду. Ну, очевидно, бо то є стандартне, так я, стандартне обвинувачення зі сторони західних еліт проти всіх, хто їм не подобається і хто не відповідає шаблону західньому ліберальному. І партія Орбана Фідес вийшла з Європейської партії Людової, і зараз вона спробує створити свою коаліцію в парламенті європейським, щоб впливати на певні процеси там. Ну, з тієї причини Орбан робить справедливі речі, і можна йому жичити всього найліпшого, але очевидно мислить, що он змінює там цілковіте політики Унії Європейської, очевидно, цього не буде. Слухаю панство Міжнародове Радіо Білорусь, програм «Мисі о Польщі». Щоб змінити ту політику, потрібно, щоб приводництво прийшло не до краю, а до Сталіна. Теде он там через коляна, зломе коляна. Але он вже змарв. Так. Ну, цікаво теж, польський прем'єр Туск назвав найближче 6 місяців, де буде приводничати Венгри, визванням для Унії Європейської. Ну, рзвичайно, бо проблеми са ольбжимі при Унії, przecież Унії. Як підвищити поziom конкуренційності європейського przemysłu? Skoro energia jest coraz droższa i będzie coraz drożało, bo Stany Zjednoczone potrzebują pieniędzy. I skąd oni mogą to wziąć? No z Europy. To ostatnie takie miejsce, gdzie jeszcze da się wycisnąć, że tam taki socjalny tłuszcz jeszcze jest. Także szykujcie się Europejczycy, Stany potrzebują forsy. Więc będą zdzierać tym razem z was. Jedna sprawa. Dalej, wzmocnienie polityki obronnej. No nie wiem. Najlepsza polityka obronna to byłoby ogólne rozbrojenie. To o tym mówiono jeszcze na końcu XIX wieku. Mówił jako pierwszy ten car Mikołaj II. Jak dobrze pamiętam, w 1898 roku. Akurat on wystąpił z taką propozycją. Po raz pierwszy w historii świata on wystąpił o rozbrojeniu. Ale oczywiście zachodni kraje tej jego propozycji nie poparli. Później ZSRR proponował pokojowe rozbrojenie. Nie, skądże? Przecież takie olbrzymie zyski z handlem bronią to do przyjęcia. A przecież akurat ci, co handlują bronią, mają najwięcej pieniędzy, największe wpływy i oni władzę oczywiście mają. I oni od tej władzy nie odżegnają się. Oni pójdą na wszystko. Proszę bardzo, niedawno próbowali zabić prezydenta w Iranu, Słowacji, jak dobrze pamiętam. Przepraszam. I w Iranu ja uważam, że jednak w Iranie im się udało to zrobić. I w ogóle polityczne morderstwa to są akurat jest no, w przyzwyczajeniach Stanów Zjednoczonych. Oni akurat cały czas tym się zajmują. To normalko, oni swoich prezydentów mordują. A co tam mówić o innych? Oni zamordowali tego swojego Lincolna, proszę bardzo. To, jak wiem, to pierwszy był prezydent, którego oni załatwili. No i dalej poszło też. Najświeższe to Kennedy, później jego brat. Także, a 11 września, no, za Chiny Ludowe.
Oni jakoś to uspokoiło, a przypomnijcie sobie, że oni poświęcili 2000 własnych obywateli, żeby usprawiedliwić swoje wtargnięcie do Afganistanu. To ich robótka. To oni żadnych skrupułów nie mają. Ci ludzie nie mają serca. Czy oni w ogóle są ludźmi? Ja nie wiem. No ja mam pytanie, czy Węgry akurat faktycznie będą miały taki wpływ na politykę Unii Europejskiej, że aż przed Węgrami ostrzega Tusk, że to takie wyzwanie? No tak, bo Tusk, co to znaczy? To Tusk przyznał wielkie, wielkie poziom wpływu Węgrów w polityce Unii Europejskiej. Największy, czym polski. Chociaż Węgry... Dużo mniejsze. Mniejszy, tam 9 milionów mieszkańców tych ludzi, a Polska to 40 milionów. I czemu takie malutkie Węgry tak wpływają na ten proces? No na pewno to, że Węgry do rzeczy bardzo, bardzo silny w planie swojej polityki międzynarodowej, że u nich polityka prawidłowa, wielowektorowa. I wspomnimy, że Węgry i Orban występował na zjazdach w Stanach Zjednoczonych Partii Republikańskiej. Bardzo ma bardzo łatwe stosunki z Donaldem Trumpem, których nie ma wśród eurobiurokratów. I eurobiurokraci bardzo, bardzo boją się, że Trump powróci się, a kiedy powróci, wtedy rola Węgrów jeszcze będą większe. I te wybory, które będą w tym roku w Austrii, w Czechach, stworzenie tak zwanej austro-węgierskiej koalicji, a jeszcze mówią, że tam w Rumunii, którzy tam przyjdą, tam jakieś konserwatyści, no tak, prawosławni. I kiedy jeszcze Rumunii, kiedy to wszystko będzie jedno, no na pewno plus Trump przyjdzie do władzy, na pewno będzie wielu problemów stworzone dla eurobiurokratów. Kiki w koła będą stawić się więcej i więcej. Dla Białorusi co wygodnie? W ogóle nam nie wygodnie na Unię Europejską w tym wyglądzie, który dzisiaj istnieje. Bo dla nas ważne, żeby Unia Europejska była przyjazna i niezależna. A dzisiaj my widzimy, że Unia Europejska prosto jest narzędziem Amerykanów, anglosasów w większości. Tak? Wielka Brytania wyszła z tej Unii też Europejskiej, a myślę, że wpływa na tę Unię, na ich polityku wewnętrzną więcej niż niektóre członki tej Unii Europejskiej. No tak. Ja nie myślę, że Litwa coś znaczy dla Unii Europejskiej. Litwa bardzo dużo znaczy. A Wielka Brytania znaczy więcej niż Litwa. Przepraszam panu, Litwa jest bardzo potrzebna i Łotwa potrzebna i Estonia potrzebna. Jeszcze potrzebna zapytać, na ile znaczy Polska dla Unii Europejskiej. Może Wielka Brytania więcej dzisiaj znaczy, czym Polska na ten temat. I takich pytań wiele, wiele, wiele stanowi się. Widzimy już, że z 2008 roku, z początku kryzysu gospodarczego na Zachodzie, widzimy postępowe powiększenie kryzysu elitnego, międzyelitnego. Degradacja. Rozpodział międzyelitny, między tak zwanymi posthumanistami, tych Schwab, Harari, tam coś takiego z jednej strony, i z drugiej strony widzimy tak zwany konserwatysty. Zrozumiało, że Trump nie będzie walczyć za interesy Rosji, Chin tam, czy Białorusi. On będzie walczyć za interesy tych kręgów, tych części amerykańskich elit konserwatywnych, których on reprezentuje. I koniecznie, ale nam wygodnie to, bo to łama ten liberalny porządek, którzy nas przymuszają, w którym nas przymuszają żyć.
kiedy te pedały tam inne chodzą, szwędzą się po ulicach, propaganda ta niepotrzebna nam, to już nie będzie trendem. I widzimy, tak, Trump będzie prowadzić bardzo żorstką politykę zewnętrzną. Trump zamordował generała irańskiego Soleimani. Trump zaczął prowadzać i sprzedawać sprzęt do Ukrainy. Trump naniósł udar po Syrii. Trump przyznał Jeruzalem jak stolicę Izraelu. No tak. I po tomu Trump będzie prowadzić więcej agresywną zewnętrzną politykę Stanów Zjednoczonych. Ale z innej strony on będzie prowadzić politykę zewnętrzną agresywną, ale i będę agresywną politykę prowadzić przeciw tych liberałów, które istnieją w Stanach Zjednoczonych. I koniecznie myślę, że od dzisiaj będą wybory we Francji, odbyli się pierwsza tura, tak? I widzimy, że ja nie rozumiem, czemu komunistyczna partia Francji wspiera tych globalistów, liberałów, tych makronistów, co tam u nich w głowie, bo komunistyczna partia Białorusi w tych wyborach mówi, żeby Francuzi oddali swój głos nie za tych różowych kucyków pseudokomunistów, a za Le Pen, za inne siły, które powinny łamać ten system, łamać przez kolana, bo my powinni wspierać te siły polityczne, które będą niszczyć ten niesprawiedliwy system międzynarodowy. To jest absolutnie prawidłowe, ale oczywiście, że francuskie lewicowo-liberalne komuniści czy socjaliści nigdy nie będą podtrzymywać Le Pen, bo komuniści to jest czy socjaliści, czy konserwatyści i tak dalej. To są takie pojęcia ogólne, ale naprawdę w każdym kraju to bardzo różne siły, bardzo różne. A ja myślę, że nam potrzebne mianowicie wsparcie tych sił, które będą łamać ten system, oczywiście, ten niesprawiedliwy. Słuchają Państwo Międzynarodowe Radio Białoruś, program Myśli o Polsce. Proszę, bo widzę, że Pan zjawił. No, co się tyczy jeszcze tych problemów, co stoją przed Unią Europejską. Oczywiście ja właściwie nie rozumiem, dlaczego oni mają jeszcze, Unia Europejska ma się rozszerzać. Nie, z jednej strony ja bym rozumiał, gdyby to była polityka, kiedy ekonomika kwitnie, kiedy stosunki międzynarodowe są dobre i spokojne i współpracują między sobą narody, no to wtedy tak. Ale teraz próbować rozszerzyć, to i tak przecież problemów w Unii jest bardzo dużo. Przede wszystkim do czego doprowadzili Unię te Stany Zjednoczone, to jeszcze tylko za początek tego. Także te problemy będą narastać i ja nie rozumiem, dlaczego z tą, chociaż nie rozumiem, dlaczego z tą nielegalną migracją oni walczą w ten sposób akurat, żeby zamykać, nie puszczać, żeby ich po różnych krajach rozrzucać w Europie. A dlaczego nie pomóc im na miejscach, tak jak robi nasz prezydent Łukaszenka? Dlaczego nie pomóc tym narodom i tym krajom samym się wyżywić? Przecież oni uciekają dlaczego? Bo tam głód, bo tam biedyki. Tak? Nie, chłodu to akurat nie można, ale... I wszystko kraj zacofany. No tak, oczywiście, bieda, ubóstwo. Dlaczego? Bo te kraje były ograbiane przez setki lat. Nie, można zaczynać od tego, jak Stany wywieźli w różnych kalkulacjach do 100 milionów murzynów. A, przepraszam, teraz nie wolno mówić murzyny podobno. Teraz trzeba mówić Afroamerykanie. Czarnych, nie? Nie, czarnych. Jak? Czarny nie mówisz? Po prostu czarnych. Aha.
Znaczy, no, czekoladny. Dobra, ale my nie będziemy tak się trzymać tego takiego liberalnego. Na nas prawo liberalne nie dzieje, u nas dyktatura, potem my będziemy mówić tak, jak mówią w dyktaturze. Normalnie, czyli normalnie. Bo są Europejczycy, są Azjaci, są Murzyni. No właśnie, tych Murzynów wywieźli podobno około 100 milionów i nie wszyscy tam dojechali. Akurat do, bo zbyt dużo ich do tych statków wsadzali i nie wiem, w różnych chorowali oczywiście, oni tam na stojąco jechali, no a te najsłabsze oczywiście umierali, no to ich wyrzucali dla rekinów za burtę. Także z tych, jeżeli z tych 100 milionów dopłynęło tam nie wiem 50 czy 20, to mieli szczęście i zdrowie ci, co dojechali. Ja, wracając do Węgier, ja powiem szczerze, nie rozumiem jednej rzeczy tutaj, takiego demonizowania polityki Orbana, bo przecież to, co robi Orban, to, co robią Węgrzy, tak naprawdę to jest niczym takim niezwykłym. Oni po prostu prowadzą wielowektorową politykę. Owszem, są w Unii Europejskiej, są w NATO, ale prowadzą, chcą być przyjaznym państwem, gospodarczo, że tak powiem, współpracować z każdym. Czy, i to jest właśnie solą w oku dla takich eurobiurokratów. No przecież, jeśli biorąc jeszcze nawet, bo to, co jeszcze robi podobnego, no w sumie też można powiedzieć, że częściowo w Europie, to również chyba rząd Erdogana przecież w Turcji. Tak. Bardzo tak. Podobnie postępuje, bo rząd również. Fico. Tak, tak. Tak, i dzisiaj, kiedy będą prowadzone wybory w Austrii, w Czechach, na pewno i te rządy zaczną taką politykę prowadzić. I myślę, że Austrijcy będą kupować już i ropę, i gaz z Rosji. I to będzie prawidłowa polityka. I tylko z kupą razem możliwe złamać ten system eurobiurokratyczny. Bo kiedy będą tylko jednostki takie pojedyncze, to eurobiurokracja zawsze robić jak? Łamać, rozbijać system, rozdzielić jego, żeby nie było tego połączenia, zjednoczenia tych zdrowych sił w Europie, które mogli b zmienić tu przyrodę tu Unii Europejskiej. I koniecznie dla Polski same główne, że możliwe wziąć ten przykład. Węgryzacja, madjaryzacja Polski, co to znaczy? To znaczy odmowa od jednowektorowej polityki, gdzie tam eurobiurokrat z Amerykaninem mówi, o Polak, idź kom co mir, idź i coś tam, cukierku, i najdź, dalej pracuj, sznel. To taka polityka dzisiaj istnieje. I co Tusk? O tak, o Tusku Urszula opowiała, że to wyzwanie dla Unii Europejskiej i Tusk jak Donald Duck z programu ulicy Sezam, ta kukielka mówi o wyzwanie dla Unii Europejskiej. Ну что, то незалежное, неподлегло, суверенное панство? Не. Где тут вартощи польски? Не. А для чего их нема? Бо Туску поверили, что вартощи европейские в огуле лепей, чем польские. Бо польские вартощи – это фашизм. Ну, як на марше на неподлеглощі мовить, що те всі поляці, хто 11 листопада вийдуть на вулиці, вони фашисти. То бздура повнютка. Po tomu myślę, że potrzebna Polsce w 2025 roku wybrać siebie takiego polityka, myślę, że Brauna potrzebna. Tak, on komuś podoba się, komu nie podoba się, ale on będzie jak trickster taki, będę prowadzać taką łamanie tego systemu w jakikolwiek sposób. A to potrzebne Polski, zmienić to
PiS, PO to jedno zło, tam trzecia dupa, czy coś tam jeszcze partia istnieje, jaka tam 6% nabrała tam do Europarlamentu. Głosować za samych radykałów potrzebne, różnego rodzaju. Akurat ja mam nie tylko radykalne postępy. No, ale... radykały to z punktu widzenia liberałów. Tak, no tak. Nie liberał, to... Sama wielowektorowość jest radykalna. Tak. Skrajna. Niepodległość państwa to radykalizm, to faszyzm. Suwerenność to radykalizm, to faszyzm. Wartości chrześcijańskie. Jakie wartości chrześcijańskie? Tylko pedalizacja. Pedalizacja wszystkich i wszystkiego. No, to my wiemy. Nawet pedofilizację oni już chcą prowadzić. Ja chciałbym tutaj zacytować, napisałem swój marsz ku wolności. I dla Polaków to zwracam się i to słuchajcie trochę. W pojedynkę my nic nie wskuramy, zjedzą nas czy to zachód czy wschód. A w braterskim sojuszu z Węgrami my przetrwamy, niech żyje sojusz. No to dwa razy. A w braterskim sojuszu z Węgrami my przetrwamy, niech żyje sojusz. Ale to nie jest wielowektorowe, bo się tylko miała Polska nastawić na Węgry. A ja uważam właśnie, że Polska ma dużo większą możliwość niż Węgry, bo biorąc pod uwagę położenie na mapie, tak, gdzie znajdują się Węgry, a gdzie znajduje się Polska, Polska gdyby prowadziła politykę prawdziwie wielowektorową i otwarła się na wszystkich, zwłaszcza na swoich sąsiadów, jak Białoruś czy Rosja, ona by przecież gospodarczo znacznie więcej skorzystała niż kiedy Polskiej większa, większa, mają wejście do morza. Tak. Ja w ogóle myślę, że Polska, kiedy prowadziła wielowektorową politykę, na pewno wyszła z tej Unii nawet. Dlaczego Polski Unia? Była drugiej Wielkiej Brytanii, tylko w dobrym pomyśle tego słowa. Takie eurazjatycka Wielka Brytania. Żeby i Rosja, i Chiny, i Iran, i Węgry, i Turcja, i Arabia Saudyjska, i Zjednoczone Emiraty Arabskie, i krajów afrykańskich, krajów łacinoamerykańskich. Z tym że samym Trumpem możliwe dogadać. А і це було б? І де були б ті євробюрократи? Уршуля, напевно, в туалеті замикалася, сиділа і боялася щось поглядати там через дзюрку. Я акурат для чого вспомняв з венграми? Бо є таке повідзонко в Польщі. Поляк-венгер два братанки, і до шаблі, і до шклянки. Так же, чому би не, акурат, як перший крок, do wschodu, do przyjaznych stosunków z Białorusią i resztą wschodu, może by tak akurat zacząć sojusz z Węgrami. No a tam już lepiej pójdzie, lżej. Moim zdaniem takie są możliwości. No ja jestem zdania, że w tym przysłowie to chodziło o górne Węgry, czyli o Słowaków. No ja myślę, już tam na miejscu niech oni decydują, jakie lepiej z czego zaczynać. Ale żeby się skończyło dobrze, czyli sojuszniczo, pokojowo. I w tym ja akurat znowu wspominamy z tą nielegalną migracją, która akurat dręczy i całą Europę. No to, że to jest, robi się specjalnie i dlatego nie wspominają akurat w Europie o tym, że nielegalną migrację można po prostu zatrzymać, jak już mówiłem o tym nieraz, pomagając im na miejscu tą ludność wyżywić. Przecież swego czasu Kaddafi uprzedzał, że jak nas zniszczycie, to będziecie mieć kłopoty z migracją, że ja zatrzymuję to tą prawda. Migrację. Tak, tak on mówił. A i właśnie dlatego, nie tylko dlatego z niego zniszczyli, ale jeszcze dlatego, że on w ogóle 40 lat robił niesamowite rzeczy. Chciał, żeby jego naród dobrze żył. No to żył, przestępstwo. Bardzo dobrze. Właśnie dlatego. I to dziwne, że oni zbyt dobrze żyli, bo kiedy przyszła ciężka dni, to nie ciężkie dni, to przyszli prawa ludzi. Prawa człowieka przyszły. Aha, no tłumaczyli. Tak, demokracja przyszła, tak? Tak, demokracja kuli. Mhm. Kula kulę pobiwaje i kulu
No tak, tak, tak. Wspiera. Dlatego myślę, że teraz widzicie, jak pięknie żyją ludzie w Libii, że tam już... I to cały czas Amerykanie muszą, bo jest tak ustawione u nich życie, bo rządzą ci akurat, którym akurat nieważne, jak żyją i jakie ofiary poniosą narody, i tym, i amerykański naród, bo tam są przestępstwa, problemy z przestępczością, z narkomanią, dlatego że żyją nie tak, jak trzeba, jak normalnie powinni żyć ludzie. W pokoju, pracować i nie uważać pracę za jakąś karę boską. Odwrotnie. Praca powinna przynosić ludziom przyjemność, znaczy spełnienie. Człowiek powinien mieć możliwość samorealizować się przez pracę. Żeby praca nie była karą boską, ja bym powiedział, nawet to jest błogosławieństwo. Żeby ono było błogosławieństwem, że praca jest. A teraz na Zachodzie, jak ludzie nie mają pracy, nawet tej niekochanej, nawet które nienawidzą, ale ona daje im możliwość przetrwać, żyć, zarabiać jakieś pieniądze. A teraz w Polsce co się dzieje? Coraz to słyszycie, zwalniają. Jedno, zamyka się jakieś przedsiębiorstwo, słabe, małe i średnie przedsiębiorstwa nie wytrzymują. Duże też zwijają żagle. Także ta propolityka, która dotychczas była prowadzona, to jest po prostu droga do przepaści. Do zniszczenia kraju i narodu. Innych ja nie widzę. Jeżeli Duda i Tusk i cała reszta Góry Polskiej postawi jednak swoje najbliższe takie plusy, tak, jakieś te pieczeńki, jak u nas mówili, nie? Te swoje ciasteczki, ciasteczki. Tak, tak, swoje ciasteczka, tak. Jeżeli oni postawią te swoje tymczasowe, najbliższe zyski ze swojej pozycji, ze swojego zachowania nad interesem narodowym, jak to się robiło dotychczas, to niestety Polacy, albo wy zmusicie ich, albo zmienicie ich, albo Polska czeka ukrainizacja i ja nie wiem, co gorsze. Nie wiem, Polska przestanie być Polską. Ona już nie jest tą Polską, którą pamiętam z lat dzieciństwa i którą kocham do dziś. I chciałbym, żeby ona była, żyła i kwitła w sojuszu z narodami i rządami ościennych krajów. I dalekich, i bliskich, i nie tylko ościennych. Zbliżamy się powoli do końca programu. Ja bym prosił kolegów o takie podsumowanie. Jakie konsekwencje dla Unii Europejskiej będzie miało to przewodnictwo Węgier? To u Unii Europejskiej istnieje szaniec ozdrowienia. Sanacja Unii Europejskiej powinna przejść. No. Ale to możliwe, kiedy w większości krajów przyjdą do władzy siły antyeurobiurokratyczne, które będą prowadzić politykę narodową dla ludu, a nie dla tych eurobiurokratów czy korporacji międzynarodowych. Póki Unia Europejska będzie narzędziem tych korporacji międzynarodowych, i rolnicy, i biznesmeni, przedsiębiorcy będą ofiarami tej polityki, będą marionetkami, będą tym mrówkami dla nich. Myślę, że przewodnictwo Węgrów w Unii Europejskiej, no w Radzie Unii Europejskiej, to jest dobrze, niech to nawet będzie i symboliczne, ale kiedy jakieś siły zdrowe, umiarkowane w Unii Europejskiej, a nie skrajnie liberalne w Unii Europejskiej, będą mieć formalne stanowisko wysoko, to oni хоча бенду оглошать справедливі речі і бенде відповідний дискурс. З іншої сторони, відімо, що в практиці Орбан і його жон теж роблять
co mogę, wprowadzi politykę wielowektorową, має стосунки, контакти активні з іншими консервативними силами Унії Європейської і Заходу. І то все добре. З іншої сторони, мислі, що очевидно у Орбана і у його звільнників нема сил, щоб змінити впрост в огуді ситуації в Унії Європейській. Очевидно, що приводництво венгерів є символічне і з тієї причини Венгрія не змінює в огуді тієї ситуації, але сам факт, що сили в Унії Європейській здорові може там існіть і може постанпово розповшехнювати свої позиції, то є дуже добре. Мислю, що то дає певну надію на то, що так і здорові сили в Унії Європейській буде моцніше. I trzymajmy się tej nadziei. Dziękuję kolegom za udział. Chwileczkę, zaraz chcę powiedzieć, że USA, jak niedawno Polska, Polonia USA wystąpiła do Trumpa i do Dudy, przepraszam, do Tuska i do Dudy, o tym, żeby zajmowali się pokojowym rozstrzygnięciem problemów. No i Polacy, jesteście w całej Europie, w całym świecie, to jesteście siłą. Jednoście się, ratujcie i świat, i swoje kraje, w których teraz mieszkacie, i swoją historyczną ojczyznę. Jednoście się, walczcie o to. Życzymy, trzymajmy kciuki i róbcie swoje. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam tak jak zawsze do subskrybowania naszego kanału, polubiania, komentowania i zadawania pytań pod naszym programem. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.